Niedziela na rynku w Myślenicach upłynęła w miłej atmosferze nadchodzących świąt. A to za sprawą pikniku bożonarodzeniowego, którego organizatorem był Urząd Miasta i Gminy Myślenice. Na płytę rynku przybyły prawdziwe tłumy myśleniczan, których powitał burmistrz miasta i gminy Myślenice, Maciej Ostrowski. Przygotowujemy się spokojnie do świąt Bożego Narodzenia, tak jak dzisiaj na 11 ksiądz mówił w kościele. Na ten nastrój już wchodzimy powoli. Ta tradycja, która rozpoczęła być na rynku, że mamy ten pikniki, że możemy się spotkać, że możemy nabyć wspaniałe produkty od naszych wspaniałych kół gospodyń naszej gminy, a trzeba powiedzieć, że tych kół gospodyń jest, proszę Państwa, coraz więcej i naprawdę przeżywają taką reaktywację. Bo ten rok jest rokiem gospodyń wiejskich. Pan starosta nagrodził, burmistrz nagrodził, także koła gospodyń. Możemy skosztować naprawdę naszych lokalnych produktów, wyrobów, które one przygotowywały, starały się, jest to także na filmie. I w tym roku jest po raz pierwszy niespodzianka dla tych najmniejszych. Prawdziwy święty Mikołaj z reniferami przyjechały do nas z Laponii. Możemy zrobić zdjęcia, możemy mieć pamiątkę, bo to naprawdę coś szczególnego. A jeżeli widzę, że spotyka się to naprawdę z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem, to postaramy się, żeby te renifery co roku do nas na rynek myśleniński przyjeżdżały. Szanowni Państwo, życzę miłego przeżywania dzisiejszego pikniku. Jakbyśmy się nie widzieli albo nie słyszeli, to wielkiego spokoju święta. Bo święta są tego, żeby odpoczywać w spokoju z bliskimi. Wyłączcie telewizory, zamknijcie komórki i rozmawiajcie wspólnie. Wszystkiego najlepszego. Świętujmy dzisiaj. Dziękuję bardzo. Każdy, kto przybył na płytę myślenickiego rynku, mógł skosztować regionalnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z naszego powiatu, a także zakupić pamiątki i ozdoby świąteczne. Największą atrakcją pikniku był niewątpliwie prawdziwy święty Mikołaj, któremu towarzyszyły najprawdziwsze renifery. Do zagrody Mikołaja mógł wejść każdy, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z siwym jegomościem, a ten wszystkie dzieci obdarowywał słodyczami. Wspaniała rodzinna atmosfera oraz klimat świąt Bożego Narodzenia spodobała się chyba wszystkim zebranym i nieodzownie przypomniała nam, że już za tydzień święta. Zapraszamy na naszą relację z tego jakże świątecznego wydarzenia. Brzydka mi elegancka jest, może pan dać sobie 6 zł. Może pan nawet kapustę ten, o, golonkę sobie nawet ten na tym ugotować. Będę na nas zastosowała. Nie, 15 zł.
Zimą temperatury nawet do minus 40 stopni, więc jest znacznie zimniej niż w naszym kraju. I to gęste futro o grubości 3-4 cm pozwala im bez problemu w tych zimowych warunkach funkcjonować. A czym to jest male? Male to jest skwareczki. Dobra, ale jeszcze pół kromki chleba proszę. Ja muszę od razu spróbować. Przez cały praktycznie rok, a teraz tuż przed świętami przyjechały właśnie tutaj do Myślenic, żeby towarzyszyć Mikołajowi w jego wyprawie. Słyszałem też tutaj futerko, które jest odporne nie tylko na mróz, ale też na śnieg i deszcz całkowicie. Dlatego, że każdy włos z tej okrywy wierzchni koryniferu, jak dobrze widzicie, jest to bardzo, bardzo grube, ciepłe wszystko.